21 września w sobotnią noc około 40 młodych uczestników, podzielonych na grupy, miało za zadanie wcielić się w postacie żołnierzy z elitarnej jednostki cichociemnych. Nocna gra terenowa Śladami Cichociemnych. Jest to inicjatywa Stowarzyszenia Dębowieckiego, później inicjatyw lokalnych Dębowiecka Przyszłość, która napisała wniosek i udało nam się ten wniosek dostać do finansowania. Dlatego mamy możliwość stworzenia takiej wspaniałej gry dla naszych dzieci. Celem statutowym naszego stowarzyszenia jest kultywowanie pamięci o cichociemnych, dlatego ta gra właśnie o takiej tematyce i jak najbardziej związana z naszym regionem. Także grę przeprowadzą nam harcerze z Brzegu Dolnego, z organizacji patriotycznej pod nazwą Cichociemni, którzy też te tradycje cichociemnych pielęgnują. Przyjechali tutaj do nas, przemierzyli 300 kilometrów prawie, więc bardzo się cieszymy. Są to profesjonaliści, na pewno gra będzie świetnie przygotowana. Mamy dzieciaczki w zasadzie nie tylko z naszej gminy, ale mamy dzieciaczki z Cieszyna, mamy dzieciaczki z Skoczowa. Także cieszymy się, że historia cichociemnych wychodzi poza granice naszej gminy, że dzieci z innych gmin, z innych miast mogą też poznać tą historię cichociemnych. Także jest prawie 50 dzieci, cieszymy się, że są z nami. Najmłodsze uczestniczki mają 6 lat, także brawo dla tych wspaniałych dzieciaków, które również nocą pragną pokonać trudną trasę. Najstarszy uczestnik 13 lat, także cieszymy się bardzo z obecności tych dzieci. Mam nadzieję, że na naszych spotkaniach, w naszym klubie cichociemnych, który też pod naszym stowarzyszeniem powstał, te dzieciaczki będą mogły tą historię cichociemnych poznawać. A głównie dziewczyny, chłopaki, jak tam? Grupa jest zróżnicowana w zasadzie, pół na pół, i dziewczynki, i chłopaki tą tematyką się interesują, także cieszymy się, szanse są wyrównane, także mam nadzieję, że będzie świetna zabawa. Jest jakaś nagroda? To ukończy, czy jak to wygląda? Wszyscy uczestnicy gry dostali koszulki okolicznościowe na tą okazję, które żeśmy zamówili. Wspaniałe koszulki z gapą, czyli znaczkiem cichociemnych. Dla najlepszej drużyny, bo jesteśmy podzieleni na 6 drużyn, są przewidziane nagrody. Jestem naczelnikiem organizacji, która się nazywa Cichociemiec Brzegu Dolnego. W związku z tym u nas jakby dyscyplina jest sama w sobie zachowana. Istniejemy 36 lat. To są takie dzieci, które nie są harcerzami, w związku z tym trzeba im tą całą wiedzę, jeżeli chodzi o dyscyplinę, w miarę możliwości przekazać, żeby to już tam ładnie wszystko na punktach wyszło. Zabawa polega na tym, że oni idą trasą około 8 km. Na trasie mają rozłożone punkty kontrolne i na tych punktach mają zadania do wykonania. To są zadania i sprawnościowe, i logistyczne, i zadania na dyscyplinę. W związku z tym dyscyplina jak najbardziej jest oceniana, czyli mogą na przykład super wykonać zadanie, a będą się źle zachowywać na punkcie, no to polecą im punkty. Powiedziałem, istniejemy 36 lat i rocznie, w ciągu jednego roku potrafimy zorganizować około 130 imprez. Czyli jak to sobie pan podzieli na miesiące, na tygodnie, to wychodzi tego mnóstwo. A u nas w powiecie cieszyńskim po raz pierwszy? U was jesteśmy po raz drugi, bo w tym roku już w lutym byliśmy na zaproszenie tutaj stowarzyszenia na wydarzeniu w szkole i pod pomnikiem tu poświęcone, a impreza była cichociemna. Gra ma jeszcze fabułę całą. Oni dostają wszyscy karty powołania do wojska, wstępują do wojska, jest rok 39, wrzesień, tak jak cichociemni. Zaczęła się II wojna światowa i oni idąc po punktach dostają, oprócz tego, że wykonują zadania, dostają coś jeszcze, pieniądze z okresu II wojny światowej, talony na żywność, parę innych rzeczy. I w połowie mniej więcej całej trasy te oryginalne karty powołania do wojska na ich prawdziwe nazwiska są zabierane i dostają sfałszowane Ausweisy już z fałszowymi nazwiskami, których muszą się nauczyć i wchodzą na teren generalny gubernatorii, czyli już na teren Niemiec, i jak już będą mieli kontrolę po drodze, a będą mieli przez Niemców kontrolę, przez żołnierzy niemieckich, to już nie mogą się posługiwać swoimi prawdziwymi nazwiskami, tylko tymi kartami, nazwiskami, które są na kartach. No a falony dostają później żywność, za pieniądze też kupują żywność. Czyli walka o przetrwanie. Walka o przetrwanie. Podobało się? Tak. A co się najbardziej podobało tobie? Strzelnica. Tak? A co było najtrudniejsze dla ciebie? Czołganie się. A to pierwsze czy to drugie? Drugie. Tak? Co ci się najbardziej podobało? No, strzelnica. Strzelnica? A co ci najbardziej zapadnie w pamięć tego dzisiejszego dnia? To reanimacja. Reanimacja, tak? Tak. To było najtrudniejsze dla ciebie? Nie najtrudniejsze. A co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze było czołganie drugie.
Zmęczone? Zmęczone. Co najbardziej było męczące? No nie wiem, może czołganie właśnie było najbardziej męczące. A najbardziej co ci się podobało? Podobało mi się może to przeciąganie przez te liny, taka była siatka i tam właśnie przechodziliśmy. To było bardzo fajne moim zdaniem. A co najbardziej ci się podobało? Strzelnica. Strzelnica? Tak. A co sprawiło ci najwięcej trudności? Przejście przez kwiatki. Przez kwiatki? Tak. A maska gazowa? No tak samo. Tak samo? Mhm. A takie łamigłówki były trudne czy proste? Trudne. Tak? Mhm. Co ci się najbardziej podobało? Czołg. Czołg? I co to był za czołg? No taka paleta i podkładało się takie belki pod to i to jechało tak.